W Dąbrowie Górniczej trwa szacowanie strat po nawałnicy, jaka przeszła przez miasto w czwartkowe popołudnie. Zalane zostały główne ulice i drogi wewnętrzne. Wiele z nich było nieprzejezdnych, a samochody tonęły pod wodą. Intensywność opadów była tak duża, że strażacy nie nadążali wypompowywać wody. Fatima Orlińska. Tak w czwartek po południu wyglądały ulice Dąbrowy Górniczej. Wprawdzie mocno padało niemal na terenie całego województwa śląskiego, ale w żadnym z miast sytuacja nie była aż tak dramatyczna jak w Dąbrowie Górniczej. Do piątku rano strażacy odnotowali tam ponad 360 zgłoszeń, wśród których najwięcej dotyczyło powalonych drzew, zalanych ulic i posesji. Jeszcze dziś służby walczyły z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy. Tutaj te skrzyneczki wszystkie pływały. Były tam w tamtej stronie, jeszcze tu jedna została, widzi pani, przepłynęła z tyłu. Kwiaty wszystko zburzone. Tu wody było, tu umyłem, ale będzie widać chyba na... dotąd. Dotąd było wody, piwnice, jedna, druga zalane. Największe utrudnienia skumulowały się w ścisłym centrum miasta, gdzie jeszcze dziś miejscami stoi woda. Najpoważniejsze interwencje służby dotyczyły odpompowywania wody z głównych ulic i przejść podziemnych. Działania strażaków trwały przez całą noc. Zalania infrastruktury drogowej tutaj w okolicach ulic 3 Maja, Kościuszki, Parkowej, tam po prostu drogi były nieprzejezdne, tam również pojazdy utknęły w tych rozlewiskach, autobus miejski. No poza tym to też powalone drzewa, które blokowały przejazd drogami. No ta woda była odpompowywana, były udrażniane odpływy. Jak przekazuje miasto, nawałnica, która przeszła przez Dąbrowę Górniczą, była zjawiskiem dotąd niespotykanym. Intensywność i gwałtowność opadów była tak duża, że kanalizacja nie nadążała z odprowadzaniem wody. Przedstawiciele samorządu deklarują, że z tej sytuacji wyciągną wnioski, a dziś poprzez służby miejskie wspierają mieszkańców, którzy szczególnie odczuli skutki nawałnicy. Faktycznie są miejsca w mieście, które wymagają inwestycji. Tak jest między innymi przy Alei Majakowskiego. One zawsze przy tego typu zdarzeniach są zalewane. Woda płynie od strony Górki Gołonowskiej, woda płynie alejami i te rury, które mają większą średnicę, mają pierwszeństwo do wielkiego zbiornika, który tam jest wybudowany. I wtedy w alejach następuje tak zwana cofka. Jak informowała w piątek Wojewódzka Straż Pożarna, sporo interwencji podejmowano również w Sosnowcu. Tu najczęściej dotyczyły one zalanych posesji i tradycyjnie już drogi pod wiaduktem kolejowym w centrum miasta oraz trasy DK94. Szybko sobie poradziliśmy z tym problemem. Przejezdność była, a teraz przed nami sprzątanie, bo przy takich nawalnych deszczach mnóstwo piachu, żwiru, drobnych kamieni w takich miejscach, gdzie ta woda się gromadziła, jest i to nie jest bezpieczne zarówno dla pieszych, jak i kierowców. By Dąbrowę Górniczą zalała woda, wystarczyło kilkadziesiąt minut intensywnych opadów. W mediach społecznościowych wielu kierowców poszukuje rejestracji swoich samochodów, które zgubili na skutek podtopień.